Witam serdecznie i pozdrawiam z Kościoła Jezusowego w Zielonej Górze. Dzisiaj, moi drodzy, mamy 24 czerwca, w którym to także nasz Kościół obchodzi Dzień Narodzin Jana Chrzciciela. Pierwszy fragment, który jest przeznaczony z Biblią na co dzień, znajdujemy w Księdze proroka Izajasza w 61 rozdziale, 11 wersecie. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasadzono, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Zaś drugi fragment pochodzi z listu świętego Jakuba z 3 rozdziału 18 wersetu. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Moi drodzy, drodzy internauci, można by powiedzieć, że obecnie znajdujemy się w szczycie okresu wegetacji. Cała roślinność, drzewa, owoce, warzywa rosną. Myślę, że wiele osób w swoich ogródkach widzi truskawki. Może niektórzy już wykopali swoje pierwsze ziemniaki i zjedli je na obiad. Ale osoby, które doskonale zajmują się rolnictwem, bądź mają swój gdzieś mały ogródek wokół domu, doskonale wiedzą, by coś urosło, trzeba włożyć bardzo dużo pracy. To nie jest tak, że rzuci się jakieś nasiona na glebę i one w jakiś magiczny sposób po prostu urosną. Ale te nasiona potrzebują wody, potrzebują pielęgnacji i przede wszystkim potrzebują czasu. Niestety często ludzie o tym zapominają, dlatego że warzywa, owoce kupią w sklepie, biorą koszyk, wkładają do koszyka, płacą i nie myślą do końca, ile to trzeba włożyć pracy w coś, by coś mogło przynieść dobry owoc. Dzisiejsze fragmenty biblijne z księżyczką Biblią na co dzień mówią nam o roślinności, mówią nam o kiełkowaniu, mówią nam o owocach. Ale nie tych oczywiście, które kupujemy w sklepach, ale mówią nam o owocach sprawiedliwości i owocach pokoju. Moi drodzy, to, jakie życie prowadzimy na co dzień, wpływa także na nasze otoczenie. Nasze relacje z innymi, z bliskimi, mają wpływ także na to, jaka panuje atmosfera w naszym osobistym życiu. Każdy z nas poniekąd, można powiedzieć, jest siewcą takich dobrych, ale także i złych emocji. Apostoł Jakub pisał, że owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Moi drodzy, rozejrzyjmy się wokoło. Czy obecnie wśród społeczeństwa widzimy teraz pokój? Czy w gronie naszych bliskich przyjaciół, w gronie naszej rodziny widzimy pokój i owoce sprawiedliwości? Doskonale wiemy, że w ogródku bardzo łatwo jest wyrwać pewną roślinę, ale trzeba włożyć dużo siły, by coś wyhodować. I teraz powstaje pytanie, czego w naszym życiu jest więcej? Czy więcej jest tego pokoju, sprawiedliwości, czy jednak złości, oszczerstwa, strachu, czy niepokoju? Moi drodzy, to, co jest złe w naszym życiu, musimy wyplenić, musimy wyrwać. A wszystko to, co Bóg zasiał dobrego w naszym życiu, musimy pielęgnować, musimy podlewać, by to rosło i wydawało dobry owoc. O tym także doskonale wiedział Jan Chrzciciel, którego dzisiaj właśnie wspominamy w liturgii naszego Kościoła. W haśle dnia wyciągnięte z Ewangelii Jana z 3 rozdziału 31 wersetu czytamy: On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Dlaczego takie słowa powiedział Jan Chrzciciel? Dlatego, że niektórzy ludzie w nim zaczynali widzieć Eliasza, zaczęli widzieć Mesjasza, a Jan doskonale wiedział, że tym, który ma zbawić świat, jest jedynie Jezus Chrystus. Jan pragnie, by ludzie nie skupiali się na nim,
ale by skupili się na Jezusie Chrystusie, by to właśnie w Nim mogli odnaleźć prawdziwą drogę do zbawienia. I tutaj oczywiście musimy powiedzieć, że Jan Chrzciciel miał swoją charyzmę, był pustelnikiem, ludzie lubili go słuchać. Można by powiedzieć tak metaforycznie, że był pewną rośliną, która wydawała dobre owoce. Ale on nie chciał się skupiać na swoich owocach, ale Jan chciał się skupiać na Mesjaszu, tym prawdziwym, na Jezusie Chrystusie. To on wskazywał swoimi owocami na naszego Pana i Zbawiciela. I także i my, każdy z nas, może być poniekąd takim Janem Chrzcicielem, który poprzez swoją miłość, poprzez swoją sprawiedliwość, poprzez szerzenie pokoju może pokazywać innym drogę do Boga. Lecz musimy to czynić w pokorze. W pokorze tak, jak to czynił Jan Chrzciciel. Przecież on mógł zwojować świat. Zanim mogły iść tłumy ludzi, mógł założyć swoje stronnictwo. Ale jednak ukorzył się i wskazywał na Jezusa Chrystusa, który jest jedynym Panem i Zbawicielem. Musimy, moi drodzy, pamiętać, by usuwać z naszego życia to, co jest złe, a pielęgnować to, co jest dobre. I musimy pamiętać, że to nie nasza zasługa, że nasze owoce są dobre, ale jest to zasługa jedynie naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oby nasze codzienne życie było budowane na fundamencie Pisma Świętego, na fundamencie apostołów, proroków, byśmy wydawali dobre owoce Ducha Świętego, by one były widoczne wśród innych ludzi, by oni mogli chwalić Boga i mogli także znajdować drogę do zbawienia. Amen. Dziękuję za wysłuchanie tego dzisiejszego rozważania i życzę wszystkim błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.